Cześć moi drodzy, witam Was na kanale Study English Online. Ja jestem Sandra Winiarska i dla tych wszystkich z Was, którzy zastanawiali się, co się ze mną dzieje, żyje Wam się dobrze. Krótko wyjaśnienie, dlaczego nie było filmików od tak. Chciałam je robić, ale przestałam to czuć. Przestało mi to dawać frajdę. Czegoś mi tu brakowało i tak naprawdę długo, 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 jak widzicie, zastanawiałam się, co by tu zrobić dalej z tym kanałem, ponieważ co do tego, że chcę to dalej rozwijać, tutaj nie miałam żadnych wątpliwości. Totalnie nie miałam pomysłu, jak i co robić. Raz, żeby Wam to coś dawało, a dwa, żeby mi to też sprawiało frajdę. I narodził się pomysł. Narodził się pomysł i zaraz Wam powiem, jak to będzie wyglądać. Śniadanie już nie będzie. Natomiast, ponieważ dobrze wiecie, że uważam, że ważna, niezwykle ważna, a w zasadzie najważniejsza w nauce jest systematyczność, to będziecie mieli możliwość dostawania ode mnie jednego słówka dziennie. To nie będzie newsletter. Wszyscy z Was, którzy będą chcieli to jedno słówko dziennie dostawać, będą mogli zapisać się, link znajdziecie na dole, po prostu przez moją stronę na Facebooku wejść, wysłać wiadomość i w ten sposób zapisać się na dostawanie tego jednego słówka dziennie przez Messengera. Myślę, że to będzie bardziej efektywne niż po prostu newsletter, którego najczęściej nie otwieramy. W każdym momencie oczywiście będziecie mogli się z tego wypisać, więc to słówko dziennie dalej będzie, tylko że w innej formie. Co do filmików na tym kanale, one też będą, ale raczej będą to dłuższe filmiki, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. Będę mieć dla Was również coś nowego, ponieważ bardzo interesuje mnie tematyka tego, jak się uczymy mózgu. Dobrze o tym wiecie, często robiłam dla Was filmiki na ten temat i postanowiłam troszeczkę pójść bardziej w tę stronę. I tak powstał pomysł podcastów Ucz się z głową i te podcasty będą też raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie się ukazywały. Tam będę Wam opowiadać o tym, jak mózg się uczy, w jaki sposób przyswajamy wiedzę i będę dawać Wam konkretne metody na to, jak się uczyć skutecznie. Jak robić, żeby ta nauka była efektywna, a nie tylko na zasadzie zakłócać i zapomnieć, bo przy uczeniu się języków obcych to jest niezwykle, niezwykle ważne. Co jeszcze? Bardziej będę szła w kierunku kursów online. Będą oczywiście kursy płatne i takim kursem jest Matura Review, o którym zaraz Wam powiem, rusza trzecia edycja tej jesieni, ale będę starała się robić dla Was więcej kursów bezpłatnych, więc w tę stronę chcę z tą całą działalnością pójść, zatem filmiki dalej będą, słówko na dziś dalej będzie, będę pewnie bardziej aktywna na Facebooku i na Instagramie, więc zapraszam Was do obserwowania. Będzie jeszcze jeden nowy projekt, niezwiązany z angielskim, o którym na razie Wam jeszcze nie powiem, przyjdzie na to czas, ale też jestem bardzo podekscytowana, więc tak to właśnie będzie wyglądało. Taki szybki update, a jeżeli jesteście zainteresowani kursem Matura Review, takim kursem, który stanowi powtórkę wszystkiego właśnie do matury na poziomie rozszerzonym i na poziomie podstawowym, to wejdźcie w link i zapiszcie się na taki króciutki newsletter, który właśnie Wam powie o tym, jak ten kurs wygląda i kiedy rozpocznie się jego sprzedaż i kiedy rozpocznie się ta trzecia edycja, bo to jest kurs, którego nie możecie tak sobie dokupić przez cały rok. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Ja również jestem w ten kurs zaangażowana, przerabiacie go po kolei. Moje zaangażowanie w ten kurs polega na tym, że możecie mieć ze mną kontakt mailowy, odpowiadam na Wasze pytania, ale również sprawdzam Wasze prace pisemne, te wszystkie formy wypowiedzi, które obowiązują na maturze, na egzaminie podstawowym i rozszerzonym. Wypiszecie, a ja sprawdzam, dając Wam feedback, co jest ok, co nie jest ok, nad czym musicie jeszcze popracować. Więc jeżeli jesteście tym kursem zainteresowani, link jest na dole. To jest trzecia edycja, więc kurs jest troszeczkę ulepszony, troszeczkę się różni od tego, co było w edycji pierwszej. Są troszeczkę inne materiały, są też na innej platformie kursowej w tej chwili.
Skorzystało z niego do tej pory ponad 200 osób. I jeżeli macie właśnie w planach konieczność zdawania matury w roku 2020, to ten kurs Wam na pewno w tym pomoże, postanowi takie powtórzenie i uzupełnienie wszystkich wiadomości. Ode mnie to wszystko. Bądźcie czujni, bo w przyszłym tygodniu, weekend, pojawi się pierwszy po dłuższej przerwie, dłuższy filmik na kanale i również pierwszy podcast. Ja tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia już niebawem. Cześć!